Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Posługa św. Piotra wobec episkopatu, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 25 listopada 1992 roku. Powiedzieliśmy zgodnie z nauką Soboru, streszczającą tradycyjne nauczanie Kościoła, że istnieje stan biskupi, który jest następcą kolegium apostolskiego w nauczycielstwie i w rządzeniu pasterskim. I że co więcej to kolegium apostolskie, w którym trwanie, przerwanie ciała apostolskie, stanowi również razem z głową swoją biskupem rzymskim, a nigdy bez niego podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. Władza ta jednak może być wykonywana nie inaczej, jak tylko za zgodą biskupa rzymskiego. Powyższy tekst Soboru Watykańskiego II zawiera naukę o posłudze Piotrowej, którą biskup rzymski pełni w Kościele jako głowa kolegium biskupów. Tej ważnej i wymownej prawdzie doktryny katolickiej poświęcimy cykl kateches, który zaczynamy dzisiaj. Będziemy się starali przedstawić tę doktrynę w sposób jasny i zrozumiały, łącząc poczucie osobistej małości z odpowiedzialnością wypływającą z polecenia przekazanego Piotrowi przez Jezusa, a zwłaszcza z odpowiedzi boskiego Mistrza na jego wyznanie wiary złożone w pobliżu Cezarei Filipowej. Przypomnijmy tekst, a także kontekst tego ważnego dialogu, przekazanego nam przez ewangelistę Mateusza. Po zapytaniu, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, Jezus kieruje bardziej bezpośrednie pytanie do apostołów. A wy za kogo mnie uważacie? Znaczący już jest fakt, że w imieniu dwunastu odpowiada Szymon, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Można by pomyśleć, że Szymon spełnia rolę rzecznika dwunastu ze względu na swą silną i bardzo impulsywną osobowość. Być może ten element również wchodzi w rachubę. Jezus jednak przypisuje odpowiedź szczególnemu objawieniu ze strony Ojca Niebieskiego. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Pomijając wszystkie uwarunkowania związane z temperamentem, charakterem, przynależnością etniczną i pochodzeniem społecznym, ciało i krew. Należy podkreślić, że Szymon otrzymuje z wysoka oświecenie i natchnienie, które Jezus określa jako objawienie. W mocy tego objawienia Szymon wyznaje wiarę w imieniu dwunastu. A oto stwierdzenie Jezusa, którego uroczysta forma ukazuje zobowiązujący i konstytutywny sens, jaki mistrz chce mu nadać: Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr. Tak. Stwierdzenie ma formę uroczystą. Ja tobie powiadam. Angażuje ono suwerenny autorytet Jezusa. Jest to słowo objawienia, i to objawienia skutecznego. To, co mówi, dokonuje się. Szymon otrzymuje nowe imię, znak nowego posłannictwa. Nadanie tego imienia potwierdzają Marek oraz Łukasz, gdy opowiadają o wyborze dwunastu. Mówi o tym również Jan, dodając, że Jezus posłużył się aramejskim słowem kefa, przetłumaczonym na grecki jako Petra. Wiemy, że słowo aramejskie kefa, którym się posłużył Jezus, podobnie jak odpowiadające mu słowo greckie Petra, oznaczają skałę. W kazaniu na górze Jezus posłużył się przykładem człowieka roztropnego, który dom swój zbudował na skalę. Zwracając się z kolei do Szymona, Jezus mówi mu, że dzięki swej wierze, Będącej Bożym darem, stał się on jak skała, na której można wznieść budowlę nie do zburzenia. Jezus oznajmia następnie, że postanowił wznieść na tej skale ową budowlę, czyli swój Kościół. W innych tekstach Nowego Testamentu znajdujemy analogiczne obrazy, choć nie identyczne. W niektórych Jezus nie jest nazywany skałą, na której wznosi się budowlę, lecz kamieniem służącym do budowy kamieniem węgielnym, zapewniającym spójność budowli. Budowniczym nie jest więc Jezus, lecz Bóg Ojciec. Mamy tu zatem do czynienia z odmiennymi punktami widzenia. Z innej jeszcze perspektywy Paweł przypomina Koryntianom, że jako roztropny budowniczy położył fundament ich kościoła, a następnie dodaje, że tym fundamentem jest Jezus Chrystus. W różnorodności perspektyw można jednak dostrzec wspólny element. Pozwalający wysnuć wniosek, że nadając Szymonowi Piotrowi nowe imię, Jezus dopuścił go do uczestnictwa w swym posłannictwie jako fundament. Pomiędzy Chrystusem i Piotrem występuje relacja instytucjonalna, sięgająca korzeniami głębokiej rzeczywistości, w której Boże powołanie przyjmuje postać szczególnej misji, zleconej przez Mesjasza. Jezus mówi dalej. Na tej skale zbuduje kościół mój a bramy piekielnego nie przemogą Słowa te świadczą o tym że Jezus zamierza zbudować swój kościół z myślą o specyficznej misji i władzy którą w swoim czasie nada Szymonowi Jezus mówi że Szymon Piotr jest fundamentem na którym wzniesiony będzie kościół Relacja Chrystus Piotr znajduje więc swoje odniesienie w relacji Piotr kościół Nadaje jej wartość oraz odsłania jej sens teologiczny i duchowy, który obiektywnie i eklezjalnie stanowi podstawy wymiaru prawnego. Mateusz jest jedynym ewangelistą, który podaje te słowa. W związku z tym należy przypomnieć, że tylko on, Mateusz, zebrał szczególnie znaczące wspomnienia o Piotrze. Być może mając na uwadze wspólnoty, dla których pisał swoją Ewangelię i którym chciał wpoić nowe pojęcie zgromadzenia, zwołanego w imieniu Chrystusa obecnego w Piotrze. Z drugiej strony, nowe imię Piotr, nadane przez Jezusa Szymonowi, potwierdzają inni ewangeliści, nie zaprzeczając interpretacji tego imienia podanej przez Mateusza. Zresztą nie wiadomo, jaki inny sens mogłoby ono mieć. Tekst ewangelisty Mateusza. Przedstawiający Piotra jako fundament kościoła, stanowi przedmiot zarówno wielu dyskusji, których przytoczenie zajęłoby nam wiele miejsca, jak i kontestacji, mających swe źródło nie tyle w dowodach zaczerpniętych z kodeksów biblijnych i tradycji chrześcijańskiej, co w trudności, jakiej przysparza zrozumienie misji oraz władzy Piotra i jego następców. Nie wchodząc w szczegóły, Ograniczamy się tu jedynie do stwierdzenia, że słowa Jezusa przekazane przez Mateusza mają niewątpliwie charakter semicki, zauważalny również w przekładzie greckim i łacińskim. Stanowią ponadto nowość trudną do wytłumaczenia w kontekście kultury i religii żydowskiej, w jakim przedstawia je Ewangelista. W judaizmie żadnemu ówczesnemu przywódcy religijnemu nie przypisywano roli kamienia węgielnego. Natomiast Jezus przypisuje ją Piotrowi. Na tym polega wielka nowość wniesiona przez Jezusa. Nie mógł to być wytwór ludzkiego umysłu. Ani w przypadku Mateusza, ani późniejszych autorów. Musimy również zauważyć, że skałą, o której mówi Jezus, jest osoba Szymona. Jezus mówi mu: ty jesteś Kefas. Kontekst tego stwierdzenia pozwala nam lepiej zrozumieć sens pojęcia ty. Osoba. Gdy Szymon powiedział, kim jest Jezus, Jezus mówi, kim jest Szymon w jego planie budowy kościoła. Szymon zostaje wprawdzie nazwany skałą po wyznaniu wiary, co zakłada relację pomiędzy wiarą i funkcją skały otrzymaną przez Szymona. Lecz charakter skały zostaje przypisany osobie Szymona, a nie jednemu z jego czynów, chociaż były one szlachetne i miłe Jezusowi. Słowo skała wyraża byt trwały, istniejący, odnosi się więc bardziej do osoby niż do jej czynu, z natury przemijającego. Potwierdzają to następne słowa Jezusa, który oznajmia również, że bramy piekielne, czyli siły śmierci nie przemogą Go. To wyrażenie można odnieść zarówno do kościoła, jak do skały. W każdym razie, zgodnie z logiką wywodu, kościół zbudowany na skalę nie może ulec zniszczeniu. Trwałość Kościoła związana jest ze skałą. Relacja Piotr-Kościół odtwarza związek między Kościołem i Chrystusem. Jezus mówi bowiem: Kościół mój. Oznacza to, że Kościół będzie zawsze Kościołem Chrystusowym Kościołem należącym do Chrystusa. Nie staje się on Kościołem Piotra, jednak jako Kościół Chrystusowy. Zbudowany jest na Piotrze, który jest kefasem skałą w imieniu i w mocy Chrystusa. Ewangelista Mateusz przytacza inną jeszcze metaforę za pomocą której Jezus wyjaśnia Szymonowi Piotrowi oraz pozostałym apostołom swój zamiar wobec niego. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Zauważmy od razu, że według tradycji biblijnej klucze królestwa posiada mesjasz. Istotnie, stosując wyrażenie proroka Izajasza, Apokalipsa przedstawia Chrystusa w następujących słowach. Święty, prawdomówny, ten co ma klucz Dawida, ten co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten co zamyka, a nikt nie otwiera. Tekst Izajasza poświęcony Eliakimowi jest profetyczną zapowiedzią ery w której klucz służy do otwierania i zamykania nie domu Dawidowego jako budynku lub dynastii, Lecz Królestwa Niebieskiego, tej nowej, transcendentnej rzeczywistości, zapowiedzianej i przyniesionej przez Jezusa. Jezus jest bowiem, według listu do Hebrajczyków, tym, który dzięki swojej ofierze wszedł do świątyni niebieskiej, posiada do niej klucze i otwiera jej bramę. Owe klucze Jezus wręcza Piotrowi, który otrzymuje w ten sposób władzę nad Królestwem. Którą będzie wykonywał w imieniu Chrystusa jako jego zarządca i głowa kościoła, domu gromadzącego wierzące w Chrystusa dzieci Boże. Jezus mówi bowiem do Piotra: Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jest to następne porównanie. Jakim posługuje się Jezus, by objawić swą wolę powierzenia Piotrowi władzy powszechnej i całkowitej, zagwarantowanej i uwiarygodnionej przez aprobatę nieba? Nie chodzi tylko o władzę ogłaszania prawd nauki lub ogólnych dyrektyw działania. Według Jezusa jest to władza związywania i rozwiązywania. Inaczej mówiąc, podejmowania wszystkich działań, jakich potrzebuje życie i rozwój kościoła. Opozycja Związywać, rozwiązywać służy ukazaniu pełni władzy. Należy jednak dodać od razu, że celem tej władzy jest otwarcie dostępu do Królestwa, a nie zamykanie go. Otwieranie, czyli umożliwianie wejścia do Królestwa Niebieskiego, a nie stawianie przeszkód, co równałoby się zamykaniu. Taki jest właściwy cel posługi Piotrowej, zakorzeniony w odkupieńczej ofierze Chrystusa, który przyszedł, by zbawiać i stać się bramą oraz pasterzem wszystkich we wspólnocie jednej owczarni. Przez swoją ofiarę Chrystus stał się bramą owczą, której zapowiedzią była brama wzniesiona przez arcykapłana Eliasziba i jego braci kapłanów, odbudowujących mury Jerozolimy w połowie V wieku przed Chrystusem. Mesjasz jest prawdziwą bramą Nowego Jeruzalem, zbudowanego dzięki jego krwi przelanej na krzyżu. Klucze tej bramy powierzył on Piotrowi, by był sługą jego zbawczej władzy w Kościele.